Dzień dobry, witam serdecznie wszystkim na naszym panelu gospodarczym, zjazdu klubów Gazety Polskiej. Tutaj wszystkim uczestnikom pragnę uświadomić, że ogląda nas kilka tysięcy osób. Jesteśmy dzisiaj jakby dużą telewizją, ponieważ samych punktów dostępowych zarejestrowanych nas jest 1,5 tysiąca, a przy każdym punkcie dostępowym jest od kilku do kilkudziesięciu osób. W związku z tym kluby Gazety Polskiej weszły w pełni wiek cyfrowy. Ta platforma, którą stworzyliśmy, już ma zainteresowanie wielu innych środowisk, będą chcieli z tego korzystać. A my liczymy, że ci ludzie, którzy z nami kontaktowali od Sydney przez Chicago aż do zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, będą w ten sposób mogli utrzymać kontakt z Polską, tak jak w tej chwili, pisząc dla Państwa zresztą pozdrowienia na czacie, jeżeli ktoś z Państwa obserwuje, mamy czat, przy którym wpisują Państwu pozdrowienia albo pytania do Państwa. Ja będę trochę w ich imieniu zadawał, ale teraz przywitam moich dostojnych gości i zacznę od funkcji państwowych, czyli zacznę od Pana premiera, wicepremiera Jacka Sasina. Witam serdecznie, Panie premierze. Dobry Panie Jarkozy, dzień dobry wszystkim Państwu, którzy nas oglądają. Pani prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska. Witamy serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Daszyńska muzyczka, tu przepraszam, uciąłem nazwisko. Pan prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski. Witam serdecznie. Polski Grupy. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. I pan prezes zarządu Tauron Polska Energia, Filip Grzegorczyk. Witam serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Mamy sytuację niezwykłą. Można powiedzieć, że spotykamy się nie tylko w sposób niezwykły, no, do czego już może przez ostatnie 3 miesiące powoli przyzwyczajamy naszych widzów, odbiorców. Weszliśmy głęboko w cywilizację cyfrową, najgłębiej jak się da, bo już w tej chwili każdy siedzi u siebie i możemy ze sobą rozmawiać, kontaktować się, przekazywać sobie swoje opinie. Ten świat cyfrowy zdominował nasze życie, to ma pewnie też szalony wpływ na gospodarkę, a przez sam fakt, że wśród nas są ludzie odpowiedzialni za energię, to pewnie nie bez związku z tym światem cyfrowym, pomijając tych, którzy są odpowiedzialni za inwestycje. Ale ja bym zaczął może od samego pana premiera. W czym dzisiaj przejawia się patriotyzm gospodarczy? No bo w gruncie rzeczy ja odbieram na amerykańskiej komórce ten sygnał. Z tego, co pamiętam, to mam tu francuski i niemiecki internet i bardzo bym chciał wybrać inne, kupić polską komórkę. No bym bardzo chciał mieć też dobry internet polski. No to już jest trochę łatwiej, no bo niektóre firmy już są polskie, dostarczające internet. Ale w gruncie rzeczy, w czym dzisiaj się przejawia patriotyzm gospodarczy? I tutaj prośba od pana premiera bym zaczął. No, patriotyzm gospodarczy, jeśli go zdefiniować, no to przede wszystkim myślę, jest to całokształt działań, które nie są sprzeczne z polskim interesem narodowym, gospodarczym, z takim poczuciem, że należy wzmacniać i wspierać swój własny kraj. No. I on ma oczywiście wiele płaszczyzn, na których może być realizowany. Znaczy, ze strony każdego Polaka, każdego konsumenta, ten patriotyzm gospodarczy powinien przejawiać się w kupowaniu polskich produktów czy korzystaniu z usług polskich firm. Często to jest trudne, bo często w polskich warunkach firmy, które tradycyjnie uchodzą czy mogą chodzić za Polskę, mają dzisiaj zagranicznych właścicieli, są w rękach kapitału obcego, ale to jeszcze pół biedy. Gorzej jest, kiedy rzeczywiście Polacy masowo kupują produkty produkowane za granicą i eksportowane do Polski, bo wtedy Polska nie ma z tego, można powiedzieć, żadnej korzyści, prawda? Ani podatkowej, ani miejsc pracy, ani technologii, które tutaj u nas zostają, więc można wezwać, poprosić i robimy to również. I takie akcje również spółki Skarbu Państwa prowadzą. My jako rząd i Ministerstwo Aktywów Państwowych te akcje wspieramy. Zachęcamy Polaków do tego, żeby kupować polskie produkty. Najlepiej produkowane przez polskie firmy, nie tylko państwowe,
bo oczywiście on na nich mi najbardziej zależy jako ministrowi aktywów państwowych, ale również przez te tysiące czy dziesiątki tysięcy polskich firm, które dostarczają swoje produkty na polski rynek, również jako podwykonawcy czy dostawcy do spółek Skarbu Państwa. Chociażby wspomnę tutaj o Orlenie, sieci stacji Orlen, gdzie staramy się oferować przede wszystkim polskie produkty na stacjach benzynowych. Ale z drugiej strony ten kapitał gospodarczy w tym wymiarze odwrotnym, można powiedzieć, od strony biznesu, to jest dbałość o to, żeby ten polski czynnik w gospodarce wzmacniać. I polskie warunki są takie, że my nie mieliśmy szans na wytworzenie takiego uczciwego polskiego kapitału. Cała nasza historia ostatnich 200 lat to była historia braku niepodległości, niszczenia polskiego dorobku, również tego dorobku gospodarczego. To niszczenie się odbywało oczywiście na wielu poziomach i w wielu obszarach i efekt jest po stu kilkudziesięciu latach zaborów i II wojnie światowej, kataklizmie II wojny światowej i 40 kilku lat komunizmu w Polsce taki, że nasz polski prywatny kapitał dopiero tak naprawdę się w tym poważnym obszarze kształtuje, a jeszcze chcielibyśmy, żeby to był kapitał uczciwy, czyli taki kapitał, który rzeczywiście zrodził się z pracy, z realnej konkurencji, z realnego funkcjonowania na rynku gospodarczym. Wiemy, że często ten kapitał polski prywatny ma swoje korzenie w różnego rodzaju w działalnościach przestępczych czy w tym okresie komunizmu, gdzie uwłaszczenie się nomenklatury dawało rzeczywiście możliwość niektórym budowy tego kapitału. Dzisiaj realnie duży polski kapitał to są spółki Skarbu Państwa i dlatego tak ważne jest, żeby wzmacniać spółki Skarbu Państwa, zwiększać ich potencjał, zwiększać ich możliwości inwestycyjne, dawać im w związku z tym możliwość rozbudowy również poprzez przejmowanie innych podmiotów. Realizujemy taką politykę od 4,5 roku, ale szczególnie od pół roku, kiedy powstało Ministerstwo Aktywów Państwowych, jako cel przyjęliśmy sobie właśnie takie mocne wsparcie spółek Skarbu Państwa, budowy ich pozycji na rynku nie tylko polskim, ale szerzej, środkowoeuropejskim czy europejskim. Dlatego proponujemy i prowadzimy działania takie, które będą oznaczały konsolidację dużych podmiotów gospodarczych, właśnie chociażby w zakresie energetyki. Tutaj dwóch panów prezesów, którzy w tym procesie, w przygotowywaniu tego procesu konsolidacji w sektora energetycznego uczestniczą, ale realnie te rzeczy się już dzieją, bo mamy przecież fakt, który jest sprzed kilkunastu tygodni, połączenie czy przejęcie energii spółki energetycznej przez Orlen. Finalizujemy dzisiaj rozmowy z Komisją Europejską o fuzji Orlenu i Lotosu. Planujemy kolejne działania, ale również nie tylko w tym sektorze paliwowo-energetycznym, ale również chociażby budowę holdingu spożywczego czy konsolidację spółek kolejowych. To zamierzamy rzeczywiście robić, bo to będzie służyło nie tylko lepszemu zarządzaniu w tych sektorach gospodarki, ale również to będzie budowało potęgę tych firm, możliwość konkurowania ich na rynkach polskich i zagranicznych z dużymi podmiotami zagranicznymi i dawało również taką kumulację środków inwestycyjnych, bo dzisiaj inwestycje, chociażby inwestycje w energetykę, w modernizację polskiej energetyki, w przystosowanie tej energetyki do wymogów, które narzucają nam dzisiaj regulacje europejskie. Tu potrzeba wielkich pieniędzy i tylko skumulowanie tych pieniędzy w dużych firmach da możliwość rzeczywiście sprostania tym wyzwaniom. To ja teraz będę miał pytanie do pani prezes Muzyczki, Beaty Daszyńskiej-Muzyczki. Proszę nie brać przykładu z pana premiera i niekoniecznie, że mówisz przez 15 minut na każde pytanie. Pan premier jako ten bardzo ważny oczywiście może mówić długo, ale zależy mi na tym, żeby jednak na kilka pytań jeszcze odpowiedzieć. Pani że poprawię się, już będę naprawdę bardzo lakoniczny. Pani prezes, na ile korona kryzys może zmienić w tej chwili strategię gospodarczą świata? Na ile my w tej chwili będziemy żyć w nowym ładzie gospodarczym? Pan premier Morawiecki mówił o tym nowym ładzie gospodarczym, ale tak naprawdę to my ten ład dostrzegamy. Dzieje się coś rzeczywiście. No. Prawdopodobnie te opustoszałe centra, nie tyle handlowe, ale nawet biurowce w centrach miast, to jest taki sygnał nowych czasów, no bo pewnie poza panem premierem nikt nas w tej chwili nie siedzi
w żadnym ważnym biurze, tylko w swoich domach siedzimy albo w innych podobnych pięknych miejscach i pracujemy, tak, bo jesteśmy w pracy. Nie potrzebujemy do tego wielkich biur, nie potrzebujemy do tego środków transportu, po prostu możemy pracować z tych miejsc, w których się nagle znaleźliśmy. Czy to zmienia w ogóle geografię polityczną świata? A już na pewno, jeśli chodzi o przemysł energetyczny, bo pewnie energii to będzie potrzeba więcej, nie mniej. Szanowni Państwo, ja przepraszam, jak będą jakieś tutaj dźwięki, ale mam takie warunki, jak mam, także staram się, żeby było jak najciszej. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. To uwiarygodnia, że jest Pani u siebie w domu. Akurat nie jestem u siebie w domu, ale to aktywnie pracujemy tak naprawdę. Po prostu technologia i te rozwiązania dają nam możliwość łączenia się z dowolnego miejsca, co jest na pewno bardzo dobrym rozwiązaniem, bo tak jak w wielu miejscach rozmawiam, chyba wydaje nam się, że więcej pracujemy obecnie, mając te możliwości technologiczne, niż mniej. A wracając do kwestii modeli ekonomicznych i to, że mamy, właściwie new normal mamy, bo ekonomia się bardzo mocno będzie zmieniać. Będziemy szukać nowych rozwiązań, nowych modeli biznesowych. Dzisiaj wiemy, że wszystkie dotąd znane mechanizmy ekonomiczne właściwie nie są już takie same. My musimy zastanowić się, co to dla każdej firmy oznacza, bo wpłynięcie na gospodarkę naszą, niestety, przepraszam, bo pewno tych dźwięków tutaj trochę jest, nad naszą gospodarkę tak nie jednego czarnego łabędzia, ale stada czarnych łabędzi, pokazało, że żaden ekonomista nie był w stanie tego przewidzieć, w jaki sposób trzeba reagować i nikt nie miał żadnych modeli ekonomicznych przygotowanych. Energia, która jest tutaj wiele razy wymieniana, właściwie to najbardziej dochodowe spółki, tak? Energia, to energią stoi świat. I dzisiaj, kiedy nastąpił COVID i wszyscy zamknęliśmy się w domach, właściwie spółki energetyczne bardzo dotkliwie odczuły nagłe zatrzymanie gospodarki. Więc musimy myśleć o nowych modelach gospodarczych, o nowej ekonomii i jak być gotowym na otwarcie i stopniowe otwieranie naszej gospodarki, ale też gospodarki na świecie, patrząc już w inny sposób całkowicie. Dzisiaj wiemy, że musimy ratować te gospodarki, bo zderzyliśmy się z kryzysem najpierw podażowo-popytowym, ale za chwilę możemy mieć bardzo duży kryzys też finansowy, jeśli gospodarka nie ruszy wystarczająco szybko. Prognozy, które widzimy podawane przez ekonomistów, chociaż dzisiaj one są już bardziej realne, spadek PKB na terenie Niemiec, który będzie miał przełożenie na eksport polskich przedsiębiorców, to jest praktycznie około 8, nawet i 12% się mówi za ostatni kwartał. Spadek PKB w Polsce około 8%, który jest też szacowany. To są wszystko realne liczby, które będą dotykać całą polską ekonomię. My dzięki właśnie szerokiej tarczy antykryzysowej, tarczy finansowej i uruchomionej ogromnej puli pieniędzy, bo do gospodarki do dnia dzisiejszego przez praktycznie 2,5 miesiąca zostało wtłoczone 80 prawie 3 miliardy złotych. To pozwoliło wielu przedsiębiorców po prostu przetrwać. Pozwoliło to uratować wiele miejsc pracy, ale pytaniem jest o kolejne miesiące. Ale wierzę, że tutaj połączone siły, też ogromna rola rządu i właściwego zarządzania też właśnie spółkami Skarbu Państwa, bo to jest to koło zamachowe, pozwoli nam budować jeszcze silniejszą gospodarkę i wychodzić z tego dołka, w którym dzisiaj jesteśmy. No to może zacznijmy teraz od prezesa Wojciecha Dąbrowskiego, grupa PGE. Patriotyzm gospodarczy, no bardzo trudno jest w spółce energetycznej chyba realizować coś jak patriotyzm gospodarczy, no bo ta lista zakupów jest ograniczona. Co taka spółka energetyczna może zrobić dla patriotyzmu gospodarczego?
No więc my jako Polska Grupa Energetyczna realizujemy w praktyce tę politykę, o której mówił pan premier Jacek Sasin, czyli patriotyzmu gospodarczego. Ten patriotyzm gospodarczy w naszych działaniach przejawia się w codziennych naszych decyzjach biznesowych. Przede wszystkim prowadzimy konsekwentną politykę otwarcia na rodzimych wykonawców i usługodawców. W zeszłym roku organizowaliśmy już takie duże warsztaty. Wtedy jeszcze pracowałem w PGE Energii Ciepła, więc w spółce największej, w spółce ciepłowniczej, zorganizowaliśmy takie warsztaty dla wykonawców, na których to było ponad 300 firm. Teraz zrobiliśmy to online, kilka dni temu w trybie online, więc tak rozumiemy swoją rolę. Właśnie, że naszą odpowiedzialnością jest wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki i aktywizacja innych rodzimych podmiotów. My jesteśmy jednym z największych inwestorów na rynku. Mamy zamiar wydać kilka miliardów złotych w tym roku na inwestycje. Chcielibyśmy, aby większość tych środków trafiło oczywiście do polskich firm. Oczywiście jesteśmy ograniczeni prawem zamówień publicznych, które w dużej mierze jakby tutaj w rozstrzygnięciach, w przetargach kierujemy się tylko właściwie ceną, ale jest to taka pewna polityka dość krótkowzroczna, bo wiemy, uważamy, że pochodzenie kapitału wykonawców też dla polskiej gospodarki ma szalenie ważne znaczenie i to skąd pochodzi kapitał i że kapitał ma narodowość, chyba już dzisiaj już nikt nie ma co do tego wątpliwości. I my jako Polska Grupa Energetyczna wspieramy ten polski kapitał, polskich usługodawców, polskich wykonawców i tym samym chcemy przyczynić się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Ja tylko chciałem wspomnieć, że my byliśmy karmieni przez ostatnich 30 lat, że to rola rynku, że to rynek będzie jest takim antidotum na wszelkie zło. Jest najlepszym narzędziem alokacji zasobów w gospodarce i tak w czasie tej transformacji byliśmy też przez ekonomistów taką wiedzą karmieni. Jak wiemy, rynek nie jest antidotum na wszelkie zło i największe sukcesy w gospodarce odegrały rządy, które sterowały procesem konwergencji w gospodarce. Właśnie przyjęły taki model, jaki przyjął rząd polski. Wspierania przez instytucje, banki, właśnie banki, bank, którym kieruje pani prezes, różnego rodzaju instytucje, ale także i spółki Skarbu Państwa, duże spółki, które są wspierane przez państwo, na przykład też w krajach azjatyckich, gdzie wspierano duże czempiony gospodarcze, które mogły potem ruszać poza zagranicę tych krajów, z których były wspierane, więc tak widzimy politykę, będziemy ją realizowali zgodnie z wytycznymi rządu. I cieszymy się, że taka polityka jest przez nasz rząd propagowana właśnie i wspierania przez instytucje gospodarki, ale także i budowania silnych, bardzo silnych na rynku przedsiębiorstw, których ambicją będzie nie tylko bycie liderami na rynku polskim, ale także myślę, że należałoby tutaj zastanowić się nad ekspansją za granicę. Więc tak postrzegamy swój patriotyzm. Tak postrzegamy patriotyzm gospodarczy, aby wspierać rodzimych wykonawców i usługodawców. Ja słyszałem, że pan Filip Grzegorczyk ma jakiś sposób na pandemię, w zasadzie na zapaść gospodarczą na Śląsku i że wręcz to, co się wydarzyło, tworzy pewne szanse. Ja rozumiem, że macie dużo kłopotów, no bo nie dość, że górnicy chorują, to jeszcze jest to ogólne zmniejszenie. No ale podnoś też ta epidemia stworzyła pewne szanse. Mógłby pan coś o tym opowiedzieć? No to znaczy oczywiście ta epidemia łatwa nie jest. My na szczęście w grupie Tauron przechodzimy ją dość łagodnie. Łagodnie w tym sensie, że od samego początku wprowadzono bardzo rygorystyczne procedury, i dzięki temu udało się w dużej mierze ochronić pracowników przed rozprzestrzenianiem się tego wirusa. No oczywiście ochroniliśmy też naszych klientów przed tą pandemią, bo przecież bardzo szybko dokonano zamknięcia biur. No a jak mówimy o szansach, to jest pewna taka już myśl na świat po koronawirusie, to proszę zauważyć, że bardzo mocno Tauron, ale też inne spółki przeszły na tak zwane online'owe kanały kontaktu z klientami. I w zasadzie dzisiaj grupy energetyczne przeszły taki niespodziewany, ale bardzo duży skok technologiczny,
no, polegające na tym, że w zasadzie już klient zdecydowaną większość istotnych spraw jest w stanie załatwić, nie wychodząc z domu. No i też w związku z tym, jak będziemy mówić o tym, jak będzie wyglądał ten świat po koronawirusie, no to pewnie pewne rzeczy nam wejdą w krew. Częściej będziemy korporacyjnie komunikować się za pomocą tych różnych urządzeń, a nie osobiście, ale też myślę, że w dużej mierze będzie można obniżyć koszty choćby obsługi klienta, ponieważ klienci zostaną już przyzwyczajeni do tego, że już nie muszą się widzieć z nami bezpośrednio. Natomiast ja tutaj bym chciał zwrócić, jeżeli pan redaktor pozwoli, uwagę na jeszcze dwa elementy. Mianowicie często w takich sytuacjach zagrożenia media pokazują pracowników ochrony zdrowia, strażaków, którzy dbają o ludzi każdego dnia i to jest wszystko bardzo ważne, ale trzeba też oddać, bym powiedział, zasługę energetykom, tym energetykom, którzy w trybie ruchu ciągłego cały czas pracują ciężko nad tym, żeby mianowicie choćby w tych respiratorach był prąd. Tego się nie pokazuje na co dzień, a to jest bardzo ważne. I również pozwolę sobie odnieść się do kwestii różnego typu instrumentów wsparcia. Proszę Państwa, dzisiaj widać, że choćby Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli bardzo poważna instytucja finansowa, jest faktycznie bankiem rozwojowym, bankiem, który jest w stanie podtrzymywać skutecznie funkcjonowanie strategicznych firm w kraju, takich firm jak Tauron. Tutaj przed wejściem na wizję śmialiśmy się z panią prezes, że to mój ulubiony bank BGK, ale mówiąc zupełnie poważnie, gdyby nie takie realne instytucje rozwojowe jak właśnie BGK, które nie dyskutują, tylko współpracują wtedy, kiedy jest taka potrzeba, no to sytuacja wyglądałaby dużo gorzej. Bo odwołując się do patriotyzmu gospodarczego, no trzeba powiedzieć, że jednym z jego przejawów jest jednak posiadanie władztwa, takiego władztwa, jak pan minister posiada nad kluczowymi sektorami gospodarki. Tak zwana infrastruktura kluczowa paradoksalnie też ma narodowość. Nie tylko kapitał, ale infrastruktura kluczowa też ma narodowość. I ona spełnia zadania oczywiście biznesowe. No tutaj myślę, że z prezesem Dąbrowskim możemy się pochwalić tym, jak nasza kapitalizacja ostatnio wzrosła. W przypadku Tauronu to jest o 60%. To są setki miliardów złotych wzrostu wartości firm energetycznych, czyli to jest biznes, ale pamiętajmy, że to jest też bezpieczeństwo energetyczne, że to jest ten krwiobieg gospodarki. Tak jak Pius XII powiedział, że banki są krwiobiegiem gospodarki, no to czekamy na papieża, który powie, że energetyka to jest krwiobieg gospodarki, no ale to pewnie nie będzie ten papież, bo on jest taki bardziej eko. No, nie tylko zielone, w każdym razie nie tylko zielone. Pewnie będziemy czekali na papieża nowej energii, ale to jeszcze za chwilę. Ja tu bym przekazał kilka uwag od klubowiczów, bo tak patrzę też na reakcje, ponieważ cały czas komentują nasze spotkanie, no więc no zacznę od pani Edyty Alamy, która z Piotrkowa Trybunalskiego, która docenia humor pana premiera Jacka Sasina. To nie chodzi o jakąś konkretną wypowiedź, którą krytycznie, tylko rzeczywiście kazała przekazać, więc przekazuję w imieniu naszej klubowiczki, że docenia poczucie humoru. Podobno jest to, poczucie humoru jest objawem inteligencji. Ludzie ponurzy, z natury są trochę głupsi. Natomiast pan Mirosław Kuczma z klubu w Bieruniu mówi, że nie tylko Polacy, ale też organizacje powinny, w tym kluby Gazety Polskiej, bardzo mocno wspierają patriotyzm gospodarczy za granicą, bo akurat oni mają duży wpływ na propagowanie polskich wyrobów. No to ma znaczenie nie tylko co się kupuje, ale też co się komu poleca, no, czym się poczęstuje, prawda, w czasie kolacji i w wielu innych sytuacjach. Opowiedzenie, że w Polsce coś fajnego też można
wyprodukować i coś dobrego z Polski pochodzi. No ale to teraz wracamy w takim razie do pana premiera. Mamy temat, który powinien być stricte tematem ekonomicznym, a stał się chyba najbardziej politycznym tematem oprócz spraw ideologicznych, czyli inwestycje. W tej chwili rzeczywiście jest tak, że pan jest ministrem aktywów i inwestycji, można powiedzieć, bo zgromadził pan w swoim ręku też spore zdolności inwestycyjne. Ale to właśnie podlega dzisiaj kampanii wyborczej w sposób zupełnie nieoczekiwany, chyba na życzenie jednego z kandydatów, który stwierdził, że inwestycje to jest przesada, oszczędzać trzeba, a on w zasadzie chce rozdać pieniądze z tych inwestycji, nawet te pieniądze, które dedykuje na inwestycje Unia Europejska. Na ile inwestycje przyczyniają się do walki z kryzysem? A może rzeczywiście lepiej wziąć, rozdać ludziom te pieniądze, to od razu się kryzys skończy. Ja muszę powiedzieć, że jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że jakikolwiek polityk w Polsce, który chce uchodzić za poważnego polityka i takiego, który chce aspirować do pełnienia ważnych funkcji publicznych, no może wygadywać takie bzdury. Takie bzdury, że można odejść od inwestycji, można te inwestycje gdzieś w tej chwili zawiesić na kołku, jak to się mówi, i te pieniądze przeznaczone dzisiaj na inwestycje po prostu skonsumować, po prostu przejeść, no bo de facto o to chodzi. Oczywiście państwo, rząd musi dbać o pewną równowagę wydatków publicznych i muszą się znaleźć pieniądze i na cele społeczne i znajdujemy te pieniądze na cele społeczne w znacznie większej wysokości niż nasi poprzednicy i na te wyzwania, które niesie w tej sferze również społecznej i gospodarczej konieczności wsparcia chociażby małych i średnich przedsiębiorstw, epidemia koronawirusa, ale w żadnym wypadku nie można zrezygnować z inwestycji. Ten czas, w którym dzisiaj się znajdujemy, to jest właśnie taki czas, kiedy te inwestycje mają ogromne znaczenie, ponieważ inwestycje to jest wzrost gospodarczy, to są nowe miejsca pracy, to jest całe koło zamachowe gospodarki. No dzisiaj, gdybyśmy zaniechali inwestycji, to ten kryzys, w którym jest dzisiaj cały świat, przecież nie tylko Polska. Polska na szczęście dzięki naszym działaniom jak na razie ten kryzys przechodzi całkiem łagodnie, to ten kryzys byłby naprawdę wielkich rozmiarów, no chociażby wiązałby się z ogromną ilością bezrobotnych, z tratą miejsc pracy, firm, które wprost wykonują te inwestycje, ale takich firm, które również są podwykonawcami tych inwestycji. Tutaj bardzo wiele polskich firm w tym może korzystać, a jednocześnie stracilibyśmy ogromne szanse na przyszłość właśnie po to, żeby Polska stała się ważnym krajem na mapie gospodarczej Europy. No dobry przykład to jest Centralny Port Komunikacyjny. Ta inwestycja, która ma z Polski uczynić takie miejsce, gdzie każdy, kto będzie udawał się w odległy często zakątek świata, będzie korzystał z naszej infrastruktury. Da to również Polakom możliwość dostępu do całego świata. Wiemy, jak dzisiaj bardzo zarabia się właśnie na takiej infrastrukturze lotniczej, w infrastrukturze transportowej, nowoczesnej infrastrukturze transportowej. Jeśli dzisiaj ktoś, a tak czyni Rafał Trzaskowski, mówi, że my powinniśmy z tych aspiracji zrezygnować, bo przecież jest lotnisko w Berlinie i ono załatwi temat, no to... Żeby chociaż było, ale go nie ma. Ale jeszcze go nie ma, tak, ale ma być. I to nas, takie myślenie sprowadza Polskę do roli takiego wasala w potężnych, poważnych gospodarek europejskich. My mamy zawsze być tymi, którzy będą uzależnieni od tego, jak rozwijają się, jakie inwestycje, jaką ofertę dla klientów mają te największe gospodarki. My mamy zawsze być w cieniu, mamy nie podejmować tej rywalizacji. Jakim szokiem było nie tylko dla niemieckiej opinii publicznej, ale również dla tych polityków w Polsce, którzy krytykowali oczywiście te nasze zamiary, kiedy polskie linie lotnicze LOT zamierzały przejąć niemieckiego Condora. Niestety tutaj koronawirus, ta epidemia uniemożliwił nam ostatecznie z powodu wywiązania się strony niemieckiej ze swoich zobowiązań, żeby tą inwestycję dokończyć, ale to pokazywało, jak bardzo wiele osób w Polsce, bardzo wielu polityków myśli wciąż takimi kategoriami Polski jako kraju gorszej kategorii, jako kraju, który może być miejscem, gdzie obcy kapitał inwestuje, gdzie obcy kapitał przejmuje polskie firmy, ale niewyobrażalne jest dla nich to, że polskie firmy mogą w tej chwili wychodzić poza polskie granice i wchodzić na rynki europejskie, również takie
rozwinięte rynki jak rynek niemiecki. I tak samo jest z tymi inwestycjami. No myślę, że w głowie się w niektórym politykom w Polsce nie mieści, że możemy realizować poprzez te inwestycje również swój interes nie tylko gospodarczy, ale również geostrategiczny. No przecież taką inwestycją jest chociażby przekop Mierzei Wiślanej. Ten przekop, który uniezależnia nas od kaprysów strony rosyjskiej i daje całej północnej Polsce czy północno-wschodniej Polsce ogromne szanse rozwoju nie tylko właśnie Elblągowi czy Legionowi Elbląskiemu, ale znacznie szerzej. Trzeba myśleć w ten sposób, trzeba myśleć wiele lat do przodu, chociażby w energetyce dzisiaj trzeba budować plany na 20-30 lat do przodu, biorąc pod uwagę i z jednej strony nasze możliwości, ale przede wszystkim wyzwania, które przed nami stoją, tak żebyśmy zaniechawszy pewnych inwestycji nie okazali się tymi, którzy za kilka czy kilkanaście lat będą uzależnieni od dostaw energii z zewnątrz, bo takie niebezpieczeństwo przed nami stoi, a państwo, które nie jest w stanie zapewnić sobie energii potrzebnej do funkcjonowania kraju i gospodarki, no zawsze będzie państwem zależnym, będzie państwem, które nie będzie mogło w pełni realizować swoich interesów. My dzisiaj stoimy przed odpowiedzią na pytanie, czy właśnie będziemy w stanie tak zaplanować nasz rozwój, nasze inwestycje i tak poprzez te inwestycje zabezpieczyć interes Polski nie tylko na dziś, ale też i na wiele lat do przodu, żeby tą naszą niezależność gospodarczą utrzymać, czy też zaniechamy właśnie tych wyzwań dzisiaj, pójdziemy prostą drogą, taką najprostszą, wydania tych pieniędzy na bieżące oczekiwania, ale właśnie kosztem braku tych inwestycji i wtedy niestety za kilka czy kilkanaście lat okażemy się krajem niezdolnym do tego, żeby być krajem samodzielnym gospodarczo. O tym również będziemy w tej chwili decydować za dwa tygodnie w tych wyborach. Mamy tutaj tezę czy pytanie od Violety Sasiak z klubu Wejherowie do naszej dyskusji, żeby wykorzystać, mam tutaj prezesów Tauronu i PGE, istniejący system łączności do rozbudowania łączności krytycznej, żeby w razie wojny czy w razie jakichś nieszczęść, to żeby te systemy, które mają spółki energetyczne, rozbudować. Podrzucam ten temat, bo pewnie wszystko jest tak tajne, że mówić nie można, ale ponieważ Viola jest znana z tego, że pochodzi z rodziny z tradycjami wojskowymi, więc pewnie wie, co mówi, że państwo mają pewne narzędzia w ręku, które być może mogą się nam przydać. A teraz pytanie do pani Beaty, prezes Beaty Daszyńskiej-Muzyczki. Na ile ten kryzys dał szansę polskim firmom? Bo no, pani jest osobą, która nie powiem, że siedzi na dwóch krzesłach, ale chodzi w dwóch kapeluszach. Z jednej strony prezes BGK, a z drugiej strony prezes Funduszu Międzymorza, który ma rozwijać infrastrukturę na skalę no, już kilku krajów. No więc ta perspektywa, spojrzenie na to, na ile te polskie firmy straciły, a na ile dostały drugą szansę, jest pewnie widoczna, tym bardziej, że zdaje się, że na chińskie wyroby się trochę Polacy powoli zaczynają obrażać. Nie tylko Polacy, zresztą cała Europa już mówi o Stanach Zjednoczonych. Tak, jest to na pewno taki moment, że inwestycje są w stanie uratować de facto nam w ogóle gospodarkę. To jest czas właśnie inwestycji publicznych. To, co właśnie pan premier powiedział, żeby móc dobrze zbudować naszą gospodarkę na następne tory, na następny czas, to trzeba zająć się właśnie inwestycjami publicznymi. Ja te pytania często słyszę nie tylko w kraju, ale też za granicą. Właściwie po wybuchu pandemii koronawirusa to było pierwsze pytanie, to co teraz z Trójmorzem, to co teraz z Funduszem Trójmorza, jak my będziemy w ogóle do tego tematu podchodzić. To jest właśnie ten czas, to jest ten czas, kiedy powinniśmy właśnie zająć się przede wszystkim inwestycjami na taką skalę. To one właśnie powodują, tak jak w Stanach Zjednoczonych w latach 20-30, to właśnie dzięki inwestycjom publicznym udało się wyjść z takiego głębokiego kryzysu. Nie dość, że my jesteśmy cały czas jako ten region, jako państwo polskie na dorobku, tak? Nie mamy wystarczającego kapitału własnego, nie mamy wystarczających oszczędności, my cały czas to budujemy. Ale dzisiaj przy dobrym zaplanowaniu, przy właściwym sprawowaniu rządów i ogromnej roli
rządu polskiego, jesteśmy w stanie zbudować inwestycje publiczne na wielką skalę. I to jest właściwie jedyna szansa. To jest jedyna szansa, żeby pomóc polskim przedsiębiorstwom wyjść z kryzysu. Jeżeli my, nawet nie mając kryzysu, wiedzieliśmy, że wymogi inwestycji infrastrukturalnych w tym regionie to jest prawie 600 miliardów euro, to bez takiego spojrzenia ze strony rządów tych wszystkich krajów, rządu polskiego, który jakby nie patrzeć jest liderem tutaj w całej Europie Środkowo-Wschodniej i zaszczepiania tego myślenia o inwestycjach publicznych, nie będziemy w stanie budować tak naprawdę silniejszych gospodarek. Na pewno nie znajdziemy dzisiaj 600 miliardów euro, żeby zaadresować wszystkie nasze potrzeby i problemy, ale pełna świadomość o tym i zbudowanie dobrego planu. I myślę, że fundusz może być Trójmorza takim też kołem zamachowym. My dzisiaj już jesteśmy w trakcie przygotowywania całego planu inwestycji dużych. Nie zdradzam szczegółów, dlatego że one są przygotowywane na szczyt Trójmorza, ale już dzisiaj ale jeśli wiemy, już, to proszę zacząć zdradzać od Gazety Polskiej. O szczegółach pewno będziemy zgadzać od Gazety Polskiej, natomiast dzisiaj w pipeline takich poważnych, dużych inwestycji mamy około 20, a będziemy chcieli pokazać takie, które są przełomowe dla kilku państw, a dwie, trzy, które się znajdą na spotkaniu szczytu Trójmorza właśnie w Tallinie, który jest planowany dziś w październiku. Natomiast to jest ogromna szansa dla polskich przedsiębiorstw, żeby móc zauczestniczyć właśnie w inwestycjach publicznych. I to otwarcie na rozumienie potrzeb ze strony państwa polskiego i wykorzystanie i danie szansy polskim przedsiębiorcom, tak? Bo my mamy tą wiedzę, mamy te kompetencje, tylko powinniśmy lepiej zadziałać. My nie potrzebujemy aż we wszystkim tylko i wyłącznie korzystać z doświadczenia i kompetencji firm zagranicznych, bo my przez te lata się tego nauczyliśmy, mamy te kompetencje i dajmy większą szansę właśnie polskim przedsiębiorcom, tak jak dokładnie to robią Niemcy, czy Francja, czy Hiszpania, czy Włochy. Oni doceniają tak naprawdę swoje firmy i to pierwszeństwo, niezależnie od wielkich ustaw o zamówieniach publicznych europejskich, to jednak we Francji najczęściej to są francuskie firmy, w Niemczech niemieckie, we Włoszech włoskie, w Hiszpanii hiszpańskie, a po prostu my jesteśmy święci od papieża i musimy korzystać zawsze ze wszystkich innych, zamiast właściwie nabudowywać tą wiedzę i kompetencje i budować siłę naszych przedsiębiorstw. Dlatego zgadzam się tutaj z tym, co pan premier na początku mówił, zbudowanie silnych polskich firm, konsolidacja ich i wykorzystanie jeszcze większego ich potencjału, bez tego rozpraszania, tylko synergia i większa siła i od strony kapitału, i zasobów ludzkich, i też kompetencji, które one reprezentują. To jest dla nas tak naprawdę szansa do budowania silniejszej Polski. To żeby było sprawiedliwie, teraz zacznę od pana prezesa Grzegorczyka. Panie prezesie, jest cały czas spór, jeśli chodzi o spółki energetyczne, czy budować je na danym terenie, czyli tak jak to było kiedyś, lokalnie, czy konsolidować, czyli ogólnokrajowe, czy łączyć je branżowo, czy łączyć je uniwersalnie. Jak będzie w tej chwili wyglądał i Śląsk, i branża energetyczna po tej pandemii? W którym kierunku idzie w tej chwili biznes energetyczny? Panie redaktorze, ja myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć, odwołać się do tych słów, które wyraził tutaj pan premier Sasin na samym początku. Pan premier Sasin wyraźnie powiedział, że celem rządu jest konsolidacja przedsiębiorstw różnych sektorów i generalnie te słowa należałoby, powiedziałbym, jeszcze rozwinąć. To znaczy, proszę Państwa, my do tej pory chcieliśmy, do tej pory, w historii do tej pory budowano tak zwane czempiony narodowe, ale te czempiony narodowe muszą się powiększyć, one muszą wyjść poza granice i to muszą być czempiony
europejskie, a nie czempiony narodowe, bo my jesteśmy częścią europejskiej gospodarki, jesteśmy częścią gospodarki światowej i my po prostu musimy mieć silne, bardzo silne podmioty tutaj wewnątrz, które będą zdolne do ekspansji zagranicznej, bo taki jest naturalny trend. Naturalny trend i taka jest logika biznesowa. Oczywiście trzeba sobie jasno powiedzieć, że być może nawet jeżeli konkurencja byłaby mniejsza, to trudno, ale my musimy zacząć konkurować na arenie, no przynajmniej w tym subregionie Europy Środkowo-Wschodniej, taki powinien być nasz challenge, więc podejście pana premiera Sasina do tego jako wyraziciela tak zwanej polityki właścicielskiej, no jest bardzo trafne i bym powiedział dość oczywiste. Ale czy pan chce nam coś powiedzieć, że pan będzie łączył coś, kupił pan coś w Czechach albo w Niemczech? Bo ja może to jakaś sensacja wisi w powietrzu. Nie, no nie sensacja. Już Tauron dłuższego czasu ma spółkę Tauron Czech Energy. Ma również spółkę w Szwecji. Ja chcę powiedzieć, że budowanie dużych globalnych czempionów, czy one będą multienergetyczne, czy monoenergetyczne, nie stoi absolutnie w żadnej sprzeczności z lokalnością. Przecież dzisiaj taka firma jak Tauron, która działa od Gorlic do Görlitz, jest obecna w każdym regionie, jest i w Małopolsce, i na Śląsku, i w Opolskim, i na Dolnym Śląsku. I jakoś myślę, jako szefowie spółek radzimy sobie z tą lokalnością, pomimo że siedziba spółki jest w jednym ściśle określonym miejscu. Natomiast bardzo dobrze, że podejmuje się tą refleksję na temat kształtu sektora energetycznego, bo przecież ten sektor, czy jego kształt pochodzi z roku 2006. Od tego czasu świat się bardzo mocno zmienił i to nie ma większego znaczenia, w jakich strukturach będziemy kończyć budowę elektrowni Jaworzno 910, byleby ona została ukończona. Ja też, jeszcze odwołując się do tego poprzedniego wątku, chciałem powiedzieć, że takie postawienie sprawy, że albo mega inwestycje, albo inwestycje za rogiem, to jest jakiś taki ekstremalnie, bym powiedział, ekstremalnie fałszywe postawienie sprawy. Bo można na energetykę pokazać palcem, że buduje tylko rzeczy wielkie, ale nie wspomina się o tym przecież, że choćby energetyka realizuje inwestycje sieciowe. W przypadku Tauronu to jest niemal 2 miliardy rocznie na sieci. Sieci, które doprowadzają prąd do fabryk, prąd do mieszkań, do osiedli. Właśnie to są inwestycje za rogiem, ale te sieci są podpięte do wielkich elektrowni. Więc to jest takie postawienie dylematu, bym powiedział, na tyle absurdalne z ekonomicznego punktu widzenia, że aż pachnie czystym jakimś takim... czystym PR-em. Ja zapewniam, że energetyka to są i wielkie inwestycje, ale też te inwestycje za rogiem, które służą wszystkim obywatelom, wszystkim mieszkańcom tego kraju. To teraz pytanie do pana prezesa Dąbrowskiego. Tak duża spółka jak PGE jest w stanie wpłynąć na sytuację gospodarczą i to nie tylko wokół biznesów związanych bezpośrednio z tą branżą, ale w ogóle stanie wpływać na gospodarkę Polski. No, taki przykład, no, jeżeli podnosicie cenę energii, to wszyscy odbiorcy energii, i to nie chodzi o tych, którzy oglądają telewizję, ale wszystkim producenci, którzy potrzebują dużo energii, muszą podnieść ceny albo tracą płynność. Tak samo w drugą stronę, jeżeli obniżacie cenę energii, dajecie oddech gospodarce. Na ile wy jesteście w stanie w tej chwili pomóc w odmrażaniu gospodarki? Co możecie zrobić, żeby ta gospodarka ruszyła? Tak, panie redaktorze, tak jak pan wspomniał, gospodarka to system naczyń połączonych. Oczywiście inwestycje, o których wspominał pan premier i pani prezes, jakby są podstawowym jakby kołem zamachowym dla gospodarki. One powinny pomóc nam wychodzić z pandemii, powinniśmy je uruchomić na szeroką skalę i tak rząd planuje to zrobić. My też jako grupa energetyczna, jak wspomniałem, jesteśmy jednym z największych inwestorów w Polsce, w energetyce, w ogóle w Polsce. Ale także nie powinniśmy zapominać o patriotyzmie konsumenckim, bowiem jest on takim uzupełnieniem tego patriotyzmu gospodarczego, jednym z elementów.
I obserwując dzisiaj trendy związane z patriotyzmem konsumenckim, gospodarczym, coraz wyraźniej widać, że dla wielu państw kluczowe staje się rozwijanie społecznej świadomości, że każdy obywatel, dokonując w swoim codziennym życiu różnych wyborów konsumenckich, także ma wpływ na rozwój gospodarki krajowej. My jako PGE jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną i doskonale rozumiejącą nasze zobowiązania wobec naszych klientów, które wykraczają poza naszą podstawową działalność. Dlatego zainicjowaliśmy akcję Polskie Kupują To. Ta akcja została, tę akcję rozpoczęli nasi pracownicy, którzy zaczęli się wzajemnie informować, polecać sobie polskie produkty. My ją podjęliśmy i robimy z tego ogólnopolską kampanię społeczną, która ma właśnie na celu kształtowanie nawyków konsumenckich. Ja chciałem powiedzieć Państwu, że znamy badania, które robiła jedna z większych firm międzynarodowych, badania społeczne, i one wykazały, że na złotówkę wydana na towar wytworzony w Polsce, to 79 groszy zostaje w Polsce, a towar, który kupujemy z importu, to tylko 24 grosze zostaje w Polsce, więc to pokazuje, jak ważne są te nawyki konsumenckie i te nasze codzienne wybory na wzrost i siłę naszej gospodarki. Chciałem powiedzieć, że tylko 1% zwiększenia wydatków naszych gospodarstw domowych o 1% na produkty polskie dałoby dla całej gospodarki prawie 7 miliardów złotych, więc to są ogromne kwoty. Więc my apelujemy do tego, apelujemy do Polaków. Tę kampanię uruchamiamy, ona będzie w różnych mediach, aby jednak wybierać polskie produkty, polskie towary, no bo musimy się wszyscy wspierać i przez to budować siłę polskiej gospodarki. Uruchomiliśmy także taki portal Fachowcy, na której klienci się kontaktują z naszymi usługodawcami. Mamy platformę handlową PGE Sklep, w której to ponad 2000 produktów jest polskich polecanych, także staramy się działać także na tym polu konsumenckim, takim nie stricte związanym z naszą działalnością, aby wspierać polską gospodarkę. To teraz już na koniec, bo powolutku będziemy kończyć. Pytanie do pana premiera. Niech pan spojrzy teraz na twarze naszych rozmówców, a w zasadzie na funkcje, jakimi spółkami kierują i kogo już mamy. Mamy prezesa bardzo dużego banku inwestycyjnego, panią prezes. Mamy prezesów spółek energetycznych. Gdybym chciał zaprosić jeszcze prezesów liczących się spółek w Polsce, no to byłyby to spółki pewnie komunikacyjne, choć one przeżywają dzisiaj duże kłopoty, to mają pewnie pewien problem, tak? Ale generalnie to są spółki z trzech branż: finansowych, energetycznych i komunikacyjnych. Ale nie mogę zaprosić prezesa spółki, która produkuje polskie samochody. Nie mogę zaprosić, no już może z PGZ-u by się trafił ktoś, kto produkuje wozy pancerne, to już jest lepiej. Ale już na przykład nie ma prezesa spółki, który produkował polskie czołgi, choć remonty jeszcze zostały. Ja już nie wspomnę o większych samolotach. No mamy, ale już nie polskie, chociaż w Polsce spółki, które produkują helikoptery. Kiedy ten panel uzupełnimy, bo oczywiście ja bardzo chcę, żeby nasi rozmówcy ponownie, pan Nielu też wzięli udział, ale uzupełnimy o spółki, które wytwarzają wyroby wysokiej jakości, czyli nie tylko przetwarzają surowce albo obracają pieniędzmi, ale też będą w stanie wyprodukować coś, co będzie polskim produktem i to jeszcze o wysokim stopniu skomplikowania. Ja już nie mówię o komórce, bo bardzo bym chętnie nawet tą komórkę amerykańską zamienił na polską komórkę, ale to już pewnie daleko z marzeniami. No ale czy produkcja samochodu, czołgu, to przekracza potencjał naszego narodu? Myślę, że nie przekracza. Natomiast dzisiaj nie tylko sama możliwość wyprodukowania się liczy, ale liczy się również możliwość sprzedania. To jest dzisiaj przy tym rynku, który jest taki bardzo mocno zglobalizowany, opanowany często przez wielkie koncerny, które wydają ogromne pieniądze również na reklamę swoich produktów, na budowę sieci dystrybucyjnych. To jest coś, co tak wystartować od zera i wejść na ten rynek, i wejść z sukcesem jest wyzwaniem oczywiście ogromnym. To nie oznacza, to co mówię, nie oznacza, że nie uważam, że powinniśmy to wyzwanie podejmować. My mamy za sobą niestety spuściznę kilkudziesięciu lat niszczenia pozycji polskich firm, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. To, co wydarzyło się po roku 1989 w gospodarce, to był przecież okres, no można powiedzieć, bardzo potężnego huraganu, który zmiótł wiele takich firm polskich, które przez dziesięciolecia były rozpoznawalną marką. Budowa marki to jest coś,
tylko trwa przecież dziesięciolecia i nie odbywa się od jednego zdarzenia. My mamy jeszcze takie firmy, które dzisiaj, można powiedzieć, ledwo zipią często, a które są naszymi rozpoznawalnymi markami, no to chociażby zakłady Cegielskiego w Poznaniu. Próbujemy je w tej chwili ratować, tak żeby ta marka przetrwała i ten zakład dostał swoją szansę na przyszłość. Chociażby Stomil Poznań, któż nie kojarzy w Polsce Stomilu, prawda? Opon ze Stomilu, innych wyrobów. Jest to już jedna, a chyba jedyna już fabryka tak gumowa, produktów gumowych w Polsce, która pozostała w rękach państwa i wielkim wyzwaniem jest dla nas, żeby również tą markę uratować, bo marka budowana od lat 20. XX wieku, 100 lat praktycznie, prawie 100 lat w tej chwili obecności w polskiej gospodarce. Moją ambicją jest to, żeby te firmy nie tylko ratować, ale dawać im również szansę rozwoju i takiego nowego życia dzisiaj w nowych warunkach. To jest, jak trudno jest rzeczywiście wejść z nowym produktem, to jest historia naszych zmagań z samochodem elektrycznym. Pamiętamy nasze zamierzenia, pamiętamy te zapowiedzi, nie wycofujemy się z nich. Dzisiaj jesteśmy od strony technologicznej przygotowani do tego, żeby tą produkcję uruchomić. Mamy prototypy, bardzo udane prototypy. Jest pomysł na finansowanie. Wiemy, jak z udziałem spółek Skarbu Państwa możemy taką fabrykę zbudować i taką produkcję uruchomić. Dzisiaj to, co wstrzymuje nas przed podjęciem takich decyzji, to jest analizowanie możliwości rzeczywiście zbytu, wejścia takiego na rynek klienta. Czy dzisiaj przy tak wielkiej konkurencji, któremu dla takiej nowej polskiej marki byłyby koncerny zagraniczne, będziemy w stanie skutecznie ten produkt sprzedać. Musimy również to brać pod uwagę i bardzo mocno tutaj pracować i będziemy nad tym pracować. Natomiast tu potrzeba też odwagi, odważnych decyzji, wychodzenia spoza tych utartych schematów. Pan redaktor mówił, że czeka na to, kiedy będą te nasze firmy w tej ekspansji, również przejmowania tych firm zagranicznych. Pan prezes Grzegorczyk mówił o swojej obecności już za granicą. To nie jest jedyny przypadek. No, powiedzmy chociażby o Orlenie, który dzisiaj ma bardzo już mocną swoją pozycję w Czechach, na Litwie, w Niemczech, ma swoje spółki zależne w tych krajach. Myśli o ekspansji na kolejne rynki. Dzisiaj tak trzeba, będąc prezesem spółki Skarbu Państwa, dzisiaj trzeba w tym kierunku myśleć. Czyli z jednej strony rzeczywiście myśleć i uczestniczyć w tych procesach integracyjnych, ale również po to, żeby wychodzić poza i żeby również mieć środki na to, żeby realizować to, co jest marzeniem pana redaktora i co jest również moim marzeniem, żebyśmy jako Polacy mogli mieć swoje marki w tych właściwie wszystkich najważniejszych gałęziach produkcji, nie tylko właśnie w energetyce, nie tylko w spółkach paliwowych czy transportowych, ale żebyśmy właśnie mogli te nasze produkty wysoko zaawansowane technologicznie w elektronice, w IT, w branży motoryzacyjnej czy zbrojeniowej oferować nie tylko polskim dostawcom, ale również, żeby to był nasz produkt eksportowy. Bardzo dziękuję. Minęła godzina naszej debaty. Bardzo dziękuję panu premierowi, pani prezes, panom prezesom za udział. Dziękuję państwu, tym tysiącom ludzi, którzy nie jestem w stanie przeczytać wszystkich wpisów na czacie, ani wszystkich pytań, które dostaję, ale może przy jakiejś okazji też przekażę, bo to może czasem ważne uwagi są, tak jak z tą łącznością krytyczną, bo być może coś jest na rzeczy. Czasem mamy wiele takich spraw, które są ukryte albo niewykorzystane, a potem jak się temu przyjrzeć z innej strony, to nagle okazuje się, że to może być albo biznes, albo duża korzyść dla gospodarki i narodu. Bardzo dziękuję państwu wszystkim. No i miłego popołudnia. Dziękuję. Zapraszam bardzo do dalszego oglądania obrad zjazdu. Mają państwo kody, także mogą państwo dalej oglądać nasze obrady. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.